Policjanci z legnickiej drogówki odebrali zgłoszenie kolizji, do której miało dojść przy ulicy Hangarowej na terenie dawnego lotniska. Na miejscu informacje te się potwierdziły. Kierujący pojazdem marki Opel, 25-letni obywatel Ukrainy, wpadł w poślizg i uderzył w zaparkowane Audi, w którym znajdowały się dwie osoby. Okazało się, że po zdarzeniu kierowca Opla zamienił się miejscami z pasażerką, 34-letnią obywatelką Ukrainy. Później, już podczas rozmowy z mundurowymi, oboje kilkakrotnie zmieniali wersję wydarzeń. Dlaczego? Po sprawdzeniu alkomatem okazało się, że 25-latek ma 2 promile alkoholu, natomiast 31-latka ma ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Oboje zostali zatrzymani, osadzeni w policyjnym areszcie. Wskutek zdarzenia nikt nie ucierpiał, poza sercami zakochanych, rzecz jasna. Jak bowiem ustaliliśmy, obie pary przyjechały w to samo miejsce, w tym samym celu. Teraz mają nauczkę, warto było zaczekać na walentynki.